Weronika Castro i Ignacio López Tarso w filmie Prawo do narodzin. W pozostałych rolach. Quiero verte entre mis brazos y con mi amor calmar tu llanto. Ven, quiero tenerte junto a mí. Ven, que hay un lugar que es para ti. Eres como un sueño que el amor me dio en un beso, la semilla de un cariño. Como no hay otro en este mundo, quiero estar siempre a tu lado y descubrir cada mañana despertar. Według powieści Feliksa Caineta Prawo do narodzin. Adaptacja. Zdjęcia. Reżyseria Raul Araiza. Produkcja. Nie spodziewałam się ciebie, ale twoja matka... Tak, co ty mówisz? Telefonowałem po południu. Twoja matka podniosła słuchawkę. Powiedziała, że nie macie w domu i zaprosiła mnie właśnie na tę godzinę. Chyba to zaproszenie przełamie lody. Jak mogła? Skąd wie, czy chce cię widywać? Z rodzicami tak zawsze. Ale w tym przypadku cieszę się, ponieważ chciałem cię zobaczyć. Krystyno, ty mi się nie tylko podobasz, to coś więcej. Dlaczego nie chcesz, abyśmy zaczęli się traktować poważniej? Już wcześniej odmówiłam, a teraz mam dodatkowy powód. Jakiż to powód? Zakochałam się. Niemożliwe. Co jest niemożliwe? To, że nagle się zakochałaś. Ale to prawda. Zabolało mnie bardziej niż przypuszczasz. Wybacz. Nie chciałam ci sprawić bólu. Jednak to prawda. Ale nie ma się czym przejmować. Zakochałam się idiotycznie w człowieku, który nie jest wolny. I naturalnie nic z tego nie wyjdzie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani. Pan Osvaldo Martinez? Tak, do usług. Dziękuję za zaproszenie. Proszę siadać. Zaraz podadzą herbatę. Krystyno, zobacz, czy Maria zadbała o wszystko. Za pozwoleniem, oczywiście. Rodzice mówili mi, że pan umawiał się z Krystyną. Nie tyle razy, ile chciałby. Pani córka jest pilną studentką i tylko czasami przyjmowała zaproszenia. Miło mi to słyszeć. Jej ojciec i ja dokładaliśmy starań, aby wychować ją na rozsądną kobietę. I taką jest, udało się państwu. Proszę powiedzieć, pan i pańska rodzina dawno przybyliście do Veracruz? Nie. Ale ojciec zdążył już otworzyć firmę przy nabrzeżu. Jaką firmę? Eksport, import. Ojciec tkwi w tym już od lat. Obecnie zwiększył eksport na Bliski Wschód. Głównymi klientami są kraje naftowe. Czegóż oni nie kupują? Ojciec ma tyle pracy, że postanowił wciągnąć mnie do interesów. Nie będę więc studiował. Rezygnuje pan ze zdobycia zawodu? Nie chcę wydać się zarozumiały, ale nie potrzebuję zawodu. Jestem jedynakiem i jedynym spadkobiercą. Ojciec i ja pomyśleliśmy, że byłoby lepiej, gdybym zajął się interesami. Trafna decyzja. Jak się nazywa pański ojciec? Alfredo Martinez. Alfredo Martinez?
Pochodzicie ze stolicy? Tak. W młodości znałam pewnego człowieka, nazywał się Alfredo Martinez. Nie sądzę, żeby to był on. To dość popularne imię i nazwisko. Drugi człon nazwiska ojca brzmi Landa, z tych Landów z Monterrey. A matka, niech spoczywa w pokoju, nazywała się Magali, Rueda de Monteflorido, z hiszpańskich hrabiów de Monteflorido. Używanie tytułów szlacheckich wyszło z mody i nikt nie bierze ich pod uwagę, tym bardziej my. I źle robicie. Nie wszyscy mogą się poszczycić szlacheckim tytułem. Głupia stara. Gdybyś wiedziała, że mój dziadek kupił ten tytuł, aby się dowartościować, a majątek zbił na hodowli świń. Być może ma pani rację, ale ani ojciec, ani ja nie jesteśmy snobami. Bardzo bym chciała zobaczyć pański patent szlachecki. Pasją naszego przyjaciela ojca Amelii Montero, którą z pewnością pan zna, gdyż jest najlepszą przyjaciółką mojej córki, jest heraldyka. Mógłby pan opowiedzieć wiele szczegółów o pańskich przodkach. Dlaczego nie? To może być zabawne i ciekawe. Jeśli odpowiada pani poniedziałek, przyniosę dokumenty. Wspaniale. Zaproszę państwa Montero na herbatę. Doskonale. Nalejesz herbatę. Nie wypada tego mówić, lecz moja córka jest damą w każdym calu. Miała angielską guwernantkę i od tego czasu codziennie pija herbatę. Jak w Londynie. Czy był pan w Anglii? Skończyłem tam gimnazjum. Naprawdę? Tak. Jakież to wspaniałe opanować język angielski. Nieźle znam także francuski i niemiecki. Ponieważ moja matka zmarła, gdy byłem dzieckiem, mieszkałem w internatach w wielu częściach świata. Krystyna, proszę jedną łyżeczkę. Co się stało? Jesteś zdenerwowana, raczej zaniepokojona. Matylda zaprosiła dziś tego chłopca, który spotyka się z naszą wnuczką. A więc lody przełamane. Nie darzę go sympatią, ale jest dobrze wychowany, umie się zachować. A to ma dla naszej córki znaczenie. Nie mów tak. Wiem, że Matylda jest snobką, że jest frywolna. Ale jeśli chodzi o córkę, jej jedyną córkę, którą uwielbia, znaczenie będą miały poważniejsze zalety, nie sądzisz? Lepiej sądzić niż sprawdzić. Jest jeszcze coś. Co? Rozmawiałam przez telefon z Marią Eleną. Jutro po południu przyjdzie ją odwiedzić Jorge Luis. Co takiego? Od powrotu z Europy pragnął ją zobaczyć, ale Maria Elena nie zgadzała się. A dlaczego zgodziła się teraz? Czyż nie poszła do klasztoru, aby znaleźć spokój? Czemu obecnie go przyjmuje? Nie irytuj się, pamiętaj o ciśnieniu. Do diabła z ciśnieniem. Nie chcę, aby ona się z nim zobaczyła. Dlaczego? To był jej przyjaciel, kochał ją przez całe życie. Nie wątpię. Ale chcąc wkraść się w łaski naszej córki, usiłuje wyciągnąć z przeszłości tę okropną historię, o której żadne z nas nie może zapomnieć. Nie uczyni tego. Alejandro z nim rozmawiał i przekonał go, że byłoby absurdem próbować odszukać po tylu latach dziecko i Marię Dolores. Jorge Luis przyznał rację. Kiedy rozmawiali? Dlaczego nic nie powiedziałaś? Ponieważ za każdym razem, kiedy poruszy się ten temat, zaczynasz szaleć. Proszę, nie myśl o tym. Chodźmy spać. Nie czułeś się dzisiaj dobrze, musisz wypocząć. Zostałem zaproszony na dwór St. James, ale byłem tam chwilkę, bo miałem bilety na koncert Mike'a Jaggera. Znasz go osobiście? Osobiście nie. Okropni jesteście wy, młodzi. Poświęcić zaproszenie królowej po to, aby wysłuchać bandy chłopaków, którzy na dodatek okropnie śpiewają. Mam coś do zrobienia. Proszę się czuć jak u siebie. Bardzo dziękuję. I proszę nas odwiedzać. Z przyjemnością. Przepraszam.
Zawojowałeś ją całkowicie. Od czegoś trzeba zacząć. Ale tą, którą chcę zawojować, jesteś ty. Myślę, że ciesząc się przychylnością twojej matki, łatwiej osiągnę cel. Tak sądzisz, ale się mylisz. Powiedziałam ci, że jestem zakochana w kimś innym. Nie ma sensu, żebyś nalegał. W porządku, nie będę. Czy odmówisz mi także przyjaźni? Nie wiem. Chwilami mnie przerażasz. Dlaczego? Widziałam, jak manipulujesz moją matką i nie podoba mi się to. Chciałem podtrzymać rozmowę. Nieprawda. Szermowałeś szlacheckim tytułem twojej matki i milionami twojego ojca. Czy to niezbędne? Niestety w przypadku twojej matki, tak. Od razu wyczułem, co wywiera na niej wrażenie. Nie gniewaj się. Pozostańmy na razie przyjaciółmi. Na razie i na zawsze. Teraz wiem, że nigdy cię nie pokocham. Tak mówisz. Ale nikt, absolutnie nikt nie wie wszystkiego. Zostańmy przyjaciółmi. Nigdy nie będę już niepokoił cię wyznaniami miłosnymi. Fajnie nam razem. Mów, co chcesz, ale to szaleństwo. Nigdy nie wydaliśmy tylu pieniędzy na mnie. A więc był już najwyższy czas, aby to zrobić. Te wszystkie piękne rzeczy, które mi kupiłeś, leżą na tobie bardzo dobrze i wyglądasz wspaniale. To nierozsądne. Pan Bóg nas ukaże za rozrzutność. Pan Bóg pomagał nam zawsze. Fakt, że kupiłem ci spódnicę, skórzaną torebkę, buty, jedwabną bluzkę i szal, który ci się tak podoba, to spełnienie pragnień całego życia. Nie rozumiem cię. Gdyż nie chcesz, albo dlatego, że nigdy nie powiedziałem ci, co naprawdę czuję. A co czułeś? Wstydziłeś się mnie, mojego ubrania? Skądże? Jedyne, czego się wstydziłem i na co od dziecka zwracałem uwagę, to były twoje stare, podarte buty, podczas gdy moje lśniły. Wstydziłem się, widząc, jak po raz kolejny cerujesz swoje spódnice, uważnie prasujesz bluzki, aby się nie podarły. I wtedy zacząłem marzyć, aby zdobyć pieniądze, dużo pieniędzy. I któregoś dnia ubrać cię jak królową. Ten dzień nadszedł. I cudowna chwila, kiedy będziesz prosić dla mnie o rękę narzeczonej. Albercie, ta prośba o rękę. Nalegałem, abyś kupiła sobie ubranie, ponieważ chodzi o coś wyjątkowego. Rodzina mojej narzeczonej jest wytworna, jej matka jest elegancka. Później możesz ubierać się jak chcesz. Ale teraz kupisz to, co ci się podoba, czego potrzebujesz. Skończyły się łachmany i szmaty raz na zawsze. Sądzę, że skończy się wiele innych rzeczy. Jakich na przykład? Twoje życie zmieni się. Staniesz się znanym lekarzem. Ożenią cię ze wspaniałą dziewczyną. Ona ci będzie pomagała. Proszę cię, zostaw czarną Marię Dolores w kąciku. Spokojną, szczęśliwą, że może cię widywać, że może cię mieć blisko siebie, choćby na chwileczkę. Tutaj, w naszym mieszkanku. Na co potrzebni są nam ludzie? Na co mnie są oni potrzebni? Mamo, rozumiem i szanuję twój sposób życia. Nie będę cię prosił, abyś go zmieniła. Jedno, o co błagam, to abyś mi towarzyszyła w sobotę, a potem w dniu ślubu. Poza tym wszystko będzie jak zawsze. Już dobrze.
Uśmiechnij się. Nie chcę, żebyś była smutna. Potrzebuję go w sobotę o 6. Proszę mi przysłać Masiasa, to najlepszy wasz kelner. Będzie podawał tylko herbatę. 6 osobom. Chciałabym, żeby wszystko wypadło nienagannie. Bardzo dobrze, zgoda. Bardzo dziękuję, panie Ramos. Zamawiasz kelnera wyłącznie po to, aby podawał herbatę? Casilda może to zrobić. To nie to samo. Chcę, aby wszystko wypadło bez zarzutu, gdy złoży nam wizytę przyszła teściowa naszej córki. Nie sprzeczaj się ze mną, Nikolasie. Tu chodzi o kilka pesos. Nie sprzeczam się. Przeciwnie, jestem bardzo rad, że ta kobieta odwiedzi nasz dom. Byłem w bibliotece i przeglądając źródła heraldyczne, natrafiłem na informację, że hrabia de Limonta przybył do Limy w czasach wicekrólestwa. Może to jakiś krewny Alberta? Nie wiem. Już mówiłam, że chłopak jest biedny, jego matka młodo owdowiała i, jak on opowiada, musiała ciężko pracować, aby zapewnić mu wykształcenie. Nie rozmawiamy o pieniądzach, ale o rodowych nazwiskach. W czasach kolonialnych wiele szlachty hiszpańskiej przybyło do Ameryki, między innymi do Peru. Z biegiem lat niektórzy powiększyli majątki, inni je potracili. Być może ten Limonta należy do tych, którzy nie odnieśli finansowego sukcesu. Ale to bez znaczenia. Mam dosyć pieniędzy. Nie szukam dla Amelii bogatego męża, choć sądzę, że jej narzeczonego czeka wielka kariera. Zgadzam się. Spotkałem doktora Vidala, porozmawialiśmy sobie. Mówi, że chłopiec zapowiada się jako dobry chirurg i świetny diagnostyk. Wszystkie te fakty, łącznie z tym, że w jego ręce Alejandro Sierra przekazał gabinet, zapewnią mu sukces. Mieliśmy szczęście, Asuncion. Tak sądzę. Zapomniałam ci powiedzieć, że telefonowała Matylda del Junco. Zaprasza nas do siebie w poniedziałek. Z jakiej okazji? Chcę, żebyś poznał chłopca, z którym spotyka się Krystyna. Zdaje się, że on pochodzi ze szlachty. Ale wiesz, jak to jest. Młodzi nie wiedzą, gdzie sięgają korzenie rodu. Pójdę z przyjemnością i wezmę księgi herbowe. Tego chciałem dla Amelii. Ale cóż, nie mamy się prawa skarżyć w przypadku doktora Limonty, prawda? Nie, kochanie, nie mamy powodu do narzekań. Dobry wieczór, kochanie. Co u ciebie? Jestem zaintrygowany wiadomością, którą mi zostawiłaś. Skąd ten pośpiech? Dlaczego musiałem przyjść dzisiaj, akurat o tej godzinie? Już zapomniałeś, o czym rozmawialiśmy? To znaczy? Chodzi o pracę, dzięki której można dużo zarobić. Ale trzeba trochę zaryzykować. Osoba, której cię przedstawię, przyjdzie za chwilę. Więc to było na poważnie? Sądziłem, że tak tylko mówisz. To dowodzi, że mnie nie znasz. Kiedy ta osoba przyjdzie, postaraj się, aby twoje odpowiedzi były przemyślane i jasne. Gdybyś wyjaśniła, o co chodzi, byłoby dużo łatwiej. Z kim mam rozmawiać? Co to za interes? Nie ma czasu. W tego rodzaju sprawach nie zabieram głosu. Wyjaśnień udzieli ci ta osoba, ile będzie trzeba i ile będzie chciała. Virginio, poczekaj, Virginio. Proszę. Tutaj człowiek pozostawia za sobą namiętności i udręki świata. Czy Maria Elena jest szczęśliwa w tych murach? Trafiła tu uciekając przed okropnymi wspomnieniami. Muszę powiadomić ją o jej synu powoli, stopniowo. Muszę ją przygotować na tę wiadomość, aby nie spowodować nieodwracalnej szkody, być może śmierci. Doktor Sierra mówi, że wielka radość albo też wielki ból mogą ją kosztować życie. Maria Elena darzyła mnie uczuciem tkliwej przyjaźni i zawsze była jej wierna. Podtrzymywało mnie to na duchu całe życie.
Mogła ukryć prawdę o dziecku, ale mi ją wyznała. Nigdy mnie nie oszukała, nikogo nie oszukała. Mario Eleno, gdybyś wiedziała, na jakiego wspaniałego chłopca wyrósł twój syn. Ale to dar, który muszę ci przekazywać stopniowo, powoli. Bóg chciał, żebym to właśnie ja oddał ci syna, o którym marzyłaś przez tyle lat. Był to film z serii Prawo do narodzin. Wersja polska, Studio Publishing.